Ze mną Sebastian Niczak, kapitan drużyny Magna Form Poltychy. Cześć. Cześć. Wygrywacie trudny mecz z drużyną Skrzydlaty Byk Zabrze 10-8. Dużo goli w tym meczu, przegrywaliście pierwszą połowę. W końcówce dogoniliście ich i triumfowaliście. Jak ocenisz to spotkanie? Bardzo fajny mecz, wyrównany. Mieliśmy swój pomysł na ten mecz. Na początku trochę nam to nie wychodziło i pierwszą połowę przegraliśmy 6-3. Natomiast w drugiej połowie wyciągnęliśmy wnioski, wykorzystaliśmy przewagę. A jako dzisiaj nie mieliśmy bramkarza, tylko zawodnika w polu, to chcieliśmy to wykorzystać, no i przyniosło to skutek. Właśnie, byłeś w roli tutaj bramkarza, takiego wychodzącego mocno ofensywnie. Broniłeś już wcześniej kiedyś? Nie, ale w tamtym sezonie chyba na jednym z meczów właśnie w Chorzowie, na waszej lidze, też się tak zdarzyło, że nie było bramkarza i też byłem takim lotnym i też wygraliśmy mecz, także. Czy w drugim meczu też będziecie tą strategię wykorzystywać? No nie mamy innego wyjścia, no nie mamy bramkarza, także zobaczymy, co to jest za rywal. Przypuszczam, że gdzieś drużyna na podobnych umiejętnościach, z którą graliśmy wcześniejszy mecz, także mam nadzieję, że to będzie równie dobre i zacięte spotkanie, jak to pierwsze. Jesteście świeżo upieczonym wicemistrzem Europy. Jeszcze 2 miesiące temu reprezentowaliście naszą ligę na pierwszych mistrzostwach Polski firm, mistrzostwach Europy firm. Jak wspominasz ten turniej? Bardzo fajnie. Jak pamiętasz, zgłosiliśmy się praktycznie pod sam koniec. Dostaliśmy zgodę. Turniej rozgrywany na podobnych boiskach, być może troszeczkę większych niż te. Bardzo fajny, zacięty, dużo ciekawych drużyn, które naprawdę w swoich szeregach miały fajne składy, fajnych zawodników. My praktycznie, można powiedzieć fizycznie, to byliśmy chyba jedną z najmniejszych i najsłabszych fizycznie drużyn, ale po ciężkim turnieju udało nam się tam zająć drugie miejsce, przegraliśmy w karnych w finale, ale bardzo dobrze wspominamy ten turniej. Jak w firmie przyjęli wasz sukces? Bardzo fajnie. Gdzieś tam informacje poszły do działu, do chłopaków w tych działach, którzy chłopcy pracują. Wszyscy otrzymali gdzieś tam informacje, podziękowania od kadry zarządzającej. Także bardzo pozytywnie. Dzięki, życzę sukcesów dalej. Dzięki.